Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? Te słowa Jezusa skierowane do dwóch uczniów idących do Emaus rozbrzmiewają w naszych sercach dzisiejszego wieczoru na zakończenie drogi krzyżowej w naszym mieście. Także oni, podobnie jak my, słyszeli o wydarzeniach związanych z męką i ukrzyżowaniem Jezusa. Gdy Chrystus zbliża się do nich jako nieznany pielgrzym, natychmiast zaczynają mu opowiadać, co stało się z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. I kończą ze smutkiem: a myśmy się spodziewali, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. A po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Myśmy się spodziewali. Uczniowie są zniechęceni i przygnębieni. Nam również trudno zrozumieć, dlaczego droga zbawienia musi prowadzić przez cierpienie i śmierć. Czyż Mesjasz nie miał tego wycierpieć, aby wejść do swojej chwały? Zadajemy to samo pytanie na zakończenie drogi krzyżowej. Za chwilę z tego miejsca rozejdziemy się w różne strony i powrócimy do naszych domów, rozmyślając nad tymi samymi wydarzeniami, o których rozmawiali uczniowie z Emaus. Niech Jezus zbliży się do każdego z nas. Niech stanie się również naszym towarzyszem wędrówki. Idąc z nami, będzie nam wyjaśniał, że to dla nas poniósł śmierć, wypełniając Pisma. Bolesne wydarzenie ukrzyżowania, które przed chwilą rozważaliśmy, stanie się dla nas wymownym tego świadectwem. Drodzy siostry i bracia, bardzo potrzebujemy spotkania z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Kto, jeśli nie boski skazaniec, może pojąć w pełni cierpienie tego, kto spotyka się z niesprawiedliwymi oskarżeniami? Kto, jeśli nie król wyszydzony i upokorzony, może zaspokoić oczekiwania tylu mężczyzn i kobiet pozbawionych nadziei i godności? Kto, jeśli nie Syn Boży ukrzyżowany, może zrozumieć ból i samotność tylu ludzi, których życie zostało złamane i pozbawione perspektyw na przyszłość? Francuski poeta Paul Claudel pisał, że Syn Boży nauczył nas, jak możemy wyjść ze śmierci i ją przetworzyć. Otwórzmy serce Chrystusowi. On odpowie na nasze najgłębsze oczekiwania. On odsłoni przed nami tajemnicę swej męki i śmierci na krzyżu. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go. Po tych słowach w sercach dwóch przygnębionych dotąd wędrowców zapanowały pokój i radość. Rozpoznali swojego mistrza, gdy łamał chleb. Oczyma wiary trzeba nam widzieć obecnego w Eucharystii Zbawiciela. Trzeba go odkrywać jako naszego towarzysza w drodze i jednocześnie przewodnika we wspólnym dążeniu do domu Ojca. Drodzy siostry i bracia, ten piątkowy wieczór przed Niedzielą Palmową, która rozpocznie Wielki Tydzień, odbyliśmy drogę krzyżową naszego Pana i Zbawiciela. Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy w tej drodze wzięli udział. Księdzu arcybiskupowi seniorowi, księdzu biskupowi Adamowi, księdzu biskupowi Reneuszowi, wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym,
alumnom naszego seminarium, wszystkim wam, drodzy siostry i bracia. Dziękuję szczególnie tym, którzy dostąpili godności i jednocześnie mieli odwagę nieść krzyż od jednej stacji do drugiej. Dziękuję zatem studentom, pracownikom wyższych szkół. Dziękuję kapłanom, klerykom, siostrom zakonnym, robotnikom, emerytom, osobom niepełnosprawnym, przedstawicielom służb mundurowych, harcerzom. Dziękuję tym, którzy zabezpieczali naszą drogę krzyżową, służbom porządkowym, policji, straży miejskiej. Dziękuję harcerzom i wszystkim wam, moi drodzy, dzięki którym mogliśmy w takim skupieniu modlitewnym, w takiej pobożności wewnętrznej iść za Chrystusem w myślach, w modlitwach i w trudzie, dźwigając nasze krzyże razem z krzyżem naszego Pana i Odkupiciela. Przyjmijcie na koniec pasterskie błogosławieństwo jako wyraz wdzięczności naszej, ale także jako szczególny znak łączności między nami, tworzącymi święty Kościół łódzki, i jako szczególny znak, w imię którego pragniemy rozpocząć przeżywanie tych najświętszych tajemnic naszego Odkupiciela, naszego zbawienia, Chrystusowej Paschy, w Niedzielę Palmową, a potem Wielki Czwartek, ustanowienie Eucharystii, sakramentu kapłaństwa, Wielki Piątek, gdy będziemy przeżywali mękę i śmierć Chrystusa, a potem czuwanie przy pustym grobie przez całą sobotę i wreszcie pełną radosnego Alleluja Wigilię Paschalną. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Któryś za...